wiadomość o rozmowach okrągłego stołu to była trochę jak wiadomość z innego, lepszego świata. Ja wtedy byłem od kilku miesięcy w szpitalu w Kolonii. Słuchałem rano, wieczorem audycji Wolnej Europy. To było jedyne źródło informacji na ten temat. Cieszyłem się, że coś się wydarzyło. Jak wyjeżdżałem z kraju, to trwały akurat strajki w Jastrzębiu. I takie zwycięskie strajki w gruncie rzeczy. Ale miałem także bardzo wiele wątpliwości, a nawet takich obaw, że to się po prostu może nie udać. Ale proszę pamiętać, że ta odległość i problemy codzienne, które się ma, związane ze szpitalnym życiem, czyimś cierpieniem, dramatycznym zagrożeniem, to trochę oddala nas od tych spraw najogólniejszych.